tylko że zmniejszyli swoje kończyny przednie poprzez zwiększenie się znaczenia szczęk. No a to było inaczej. Albowiem szybuja, a podobnie jak inni przedstawiciele Roidea, wykształciła kończyny, które mogły służyć do wykopywania w gniazdach owadzich, kopcach czy pniach drzew swoich ulubionych zwierząt do jedzenia, termitów, mrówek i innych owadów. Tu co prawda rekonstrukcja jest nieco przestarzała, no ale tu obrazuje, jak mógł żyć właśnie ten dinozaur. Choć wiele obecnych rekonstrukcji szkieletowych pomija to, to Szowoja posiadała małe tutaj ząbki na czubku szczęk. Tak. Straciły one jednak na znaczeniu z powodu owadziej diety. Odmienną cechą są duże oczy doły. Do tinka, który wskazuje na obecność dużych oczu, dość dodatkowo 16 maja 2021 roku przeprowadzono badanie, według którego szybuja ze względu na właśnie oczy oraz wrażliwy słuch mógł prowadzić nocny tryb życia. Oprócz tego ten teropod miał długie, smukłe nogi, co czyniło go dobrym biegaczem. To pomagało mu również w ucieczce przed większymi teropodami, jak na przykład Velociraptor.